Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Stoimy i się zastanawiamy, brać się dalej do roboty, czy nie. Się zastanawiaj, bo zaraz pada. Kolejny dzień dzisiaj na polu. Tutaj żeśmy siali pietruszkę, tam była sadzona cebulka, dymka. Ostatnim razem, jak tutaj robiliśmy, tu jeszcze było mokro w tym miejscu. Ale wczoraj udało się już tutaj wjechać i zaorać, wyrobić tą ziemię. Także teraz już tylko kultywatorkiem się to wyrówna i będziemy zaraz tutaj brać się za wysiew buraków. Ostatnie dni mieliśmy tutaj bardzo zimne. Były przymrozki dosyć mocne. Pomarzło nam wszystko. Wszystko w sensie drzewa. Akacja zmarzła. Także miodu akacjowego w tym roku niestety nie będzie. Zmarzły orzechy, zmarzły wszystkie drzewka owocowe. No i wszystko to, co było niepoprzykrywane, to wszystko pomarzło. Zimno było w dzień, jak w lodowni. A dzisiaj nawet tak dosyć względnie jest. Było słońce, teraz zaszło, takie się chmury wytaczają, jakby miało padać, ale jest ciepło, zwłaszcza jak się robi. No i tak spieszymy się tutaj, żeby to dzisiaj posiać, bo jak na posiane przejdzie taki delikatny deszczyk, to będzie bardzo fajnie. Mimo że tutaj jest mokro, to po siewie powinien przejść delikatny, naturalny deszcz. Wtedy nasiona zostaną naturalnie dociśnięte, dostaną świeżej dawki wody z góry. Mimo że tutaj mają ją od spodu, to ta z góry ma w pierwszych momentach po wysiewie bardzo duże znaczenie. No i tak się tutaj spieszymy. Zapitalamy jak te małe pszczółki. Skowronki śpiewają, ptaki śpiewają. Teraz ucichł wiatr, dzisiaj nie wieje i jest naprawdę bardzo ładnie. Momentami nawet parno, tak jakby burza miała być. To już dwa, tak? Tak. No to jeszcze ze dwa. Teraz siejemy marchew. Flake 2. Edziu sieje, poprawiam się, bo już się tutaj burzy, że siejemy, tak. Edziu sieje, marchew Flake 2. To jest taka, bo zawsze pytacie, jaka? Tutaj Flake 2. Może być też Flakezze, bo to się pisze, będzie na opakowaniu Flakesse. To jest to praktycznie samo, co ja sieję. Ta marchew charakteryzuje się tym, że rośnie szybko, ładny taki gruby korzeń, bardzo długi, równy i jest soczysta. Ona nawet jeżeli porośnie gigantyczna, tak jak u mnie w tamtym roku, to nie zatraci swoich właściwości co do właśnie soczystości, co do miękkości korzenia, bo przeważnie jak warzywo przerasta nam już na wielkości, to robi się takie łykowate, sparciałe, twarde. W środku ma taki czpień twardy, którego nie idzie nawet nożem nieraz przekroić. Ta marchew nie. Ona nawet jak będzie taka gruba, będzie miała 60 deko, to jest miękka, soczysta i ma bardzo dużo soku. No wysiejemy też dzisiaj pietruszkę naciową i wysiewam zawsze festiwal. Pietruszka festiwal, duża nać, taka bogata i jest niezwykle aromatyczna. No i na pewno wysieję sobie moskularet. To jest taka karbowana, ale ją już wysieję tam na ogrodzie, jak dam rady wejść, nie będę jej tu siała dużo, ona jest bardziej taka ozdobna. No i buraki, burak czerwona kula, bardzo dobre są też te podłużne, chociaż ja w nich jakoś tak nie gustuję, one potrafią mieć włoski. Czerwona kula u mnie nigdy włosów nie ma, też mimo że
w tamtym roku porosły gigantyczne, to były burole, nie buraczki, miały po 5-6 kg, ja je przerabiałam później do słoików, one były bardzo soczyste, nie miały tych kłaków takich w środku i nie miały tego czpienia takiego przerośniętego. Już posiałeś 4 razy, a ja stoję i gadam, trzeba wymienić następne nasionka. Buraczki już posialiśmy, mieliśmy tutaj problem z dostosowaniem wielkości otworu do wielkości nasionka. No i oczywiście miałam problem z mikrofonem. Do pierwszej sceny nie włączyłam sobie mikrofonu i nic nie słychać. Drugą scenę już pięknie. Przygotowałam mikrofon, ustawiłam sobie wszystko, nagrałam, odsłuchuję. Okazało się, że nie podłączyłam sobie kabla do kamery. Wiecie co, no cała ja. No i teraz jeszcze raz powtarzam odnośnie buraka, bo w zeszłym roku było dosyć dużo zapytań, jak uprawiać buraczki, że one rosną małe, że takie nieduże u Was były. Wiecie co, burak ogólnie on ma bardzo duże wymagania pokarmowe i glebowe. On lubi glebę przepuszczalną, zasobną w próchnicę i przede wszystkim o odczynie takim zasadowym bądź obojętnym. Nie lubi ziemi kwaśnej i o odczynie lekko kwaśnym. Wtedy on będzie taki mały, zapyziały, będzie po prostu kipsiał w tej ziemi. Często będzie pękał i będzie miał kawerny, w których będą siedzieć tylko robaki. Także to jest podstawa, podstawą dobrego plonu buraka jest ziemia. No i co? I on też jest takim warzywem, które ogólnie lubi nowe miejsce. Nie lubi miejsca powtarzającego się, burak po buraku. Też nie bardzo lubi rosnąć po innych warzywach. Owszem, będzie, bo rośnie, ale najbardziej lubi ziemię nową, gdzie nic poprzedniego roku nie było. Jest warzywem wśród warzyw, takim jak róża wśród kwiatów. Ona lubi dominować, ona nie lubi towarzystwa, ona lubi być sama. Wtedy jest piękna. Tak samo burak. No nie bardzo lubi towarzystwo, nie bardzo lubi stanowisko po kimś tam, tylko no taki hrabia pan, że lubi rosnąć sobie sam. No i ja tutaj w związku z tym, że mamy dużo ornego pola, to mogę sobie powybrzydzać i spełnić kaprysy tego mojego przyszłego buraka i stanowisko mu wybrać. No ale jeżeli Wy nie macie takiej możliwości, bo większość z Was no nie ma, macie te małe grządki, czy tam powiedzmy jakieś malutkie areały, to po prostu przygotować dobrze ziemię. Jesienią dać dużo obornika kompostowanego. Można dać kompost. Można również zadbać o poplony. Gęste poplony, dużą ilość poplonów. Wtedy wytworzy nam się próchnica. Zwabimy dżdżownice, które będą produkowały humus, który z kolei burak również lubi. Także tutaj warto o to zadbać. No i ten burak będzie rósł. Tu akuratnie to pole w zeszłym roku było spoczynkowane. Nie sialiśmy nic, co dawałoby plon, co byśmy zbierali na plon. Była tylko 3 razy siana właśnie gorczyca. Ona zakwitła, pszczółki sobie zebrały nektar i była zmłócona, przetalerzowana, wydała ponownie nasiono, zakwitła. I tak tutaj ten poplon cały czas szedł 3 razy. Na jesień daliśmy obornik, także tutaj pan burak będzie miał warunki królewskie i niech teraz spróbuje nie rosnąć. To marny jego los. Nawet jak przyjdzie susza, to tutaj nie jest straszna, bo tam 30 metrów dalej jest rzeka. Mamy pompę, już żeśmy się w nią zaopatrzyli i pana buraka będziemy podlewać. I teraz będę czekać na plon. A jaki będzie, to będzie. Będę się cieszyć z tego, co będzie. Mówiłam, że nie wieje. Aktualizacja pogodowa. Wieje. Właśnie zaczęło wiać. Posialiśmy już, kończymy na dzisiaj. Przenieśliśmy się tutaj z tej strony tego kawałka, który żeśmy zasadzali cebulą kilka dni wcześniej. Tam do drogi już nie sadzimy z tego względu, że jest takie
podwyższenie i tych 3-4 metry jest już taki szczery piach. Tam może jedynie tylko facelię rzucimy, bo facelia ona da sobie rady na takim piaseczku, a warzywa już nie bardzo. I tak przeszliśmy tutaj, gdzie pole jest żyzne. Wysialiśmy sobie koperek i pietruszkę naciową i na dzisiaj kończymy. Tutaj jeszcze odnośnie tego kultywatorka, bo było dosyć dużo zapytań w SMS-ach. Prosiliście, abym jeszcze raz pokazała. Tak to wygląda z bliska. Gdzie to zakupić? Edziu kupił mi to w internecie, wpisał kultywatorek ręczny 12-gwiazdkowy. Z tego względu, że on ma 12 tych gwiazdek. Bardzo fajna sprawa. Trochę waży, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Bardzo ładnie wyrównuje powierzchnię, bardzo dobrze spulchnia glebę. I tak jak do takich właśnie prac przygotowawczych pod wysiew, żeby zrównać powierzchnię, żeby ją napowietrzyć, naprawdę fajnie się to sprawdza. Godzinka ćwiczeń i będzie szło jak z nut. Ja z początku też jak się za to wzięłam, to mi nie szło, zapychało mi się, zabijało. No i tutaj co, trzeba zwracać uwagę na te boczne śruby, bo one się luzują i potrafi się zgubić, bądź na tyle się poluzuje, że tutaj wtedy to się dosłownie tak chodzi. I jeżeli tak chodzi, to później jest ciężko tym pracować. Idzie się przyzwyczaić naprawdę. I jeszcze to, też było zapytania, były zapytania o to, jak to się nazywa, to nie wiem, ale to jest chyba opielacz ręczny, czy jak pięciołapkowy, pięciopalczasty. No nie wiem jak. Edziu, jak kupował mi ten kultywatorek, to przewinął sobie stronę u sprzedawcy i to właśnie wyskoczyło. Bardzo dobra sprawa też do wyrównywania różnych nierówności, bo nieraz jak po orce to jest coś takiego, tym bardzo ładnie się naciąga, a kultywatorkiem równa. Także no polecam Wam to kupić. Koszt tego nie wiem, jaki na dzień dzisiejszy jest. Nie były to jakieś tam nie wiadomo jakie duże pieniądze. No i to służy naprawdę na kupę lat. Jeżeli będzie dobrze zakonserwowany, oczyszczony później z piasku olejem, takim olejem, no olejem do tego przystosowanym. My to mamy taki maszynowy. Te maszyny się później, czy narzędzia na jesieni już konserwuje i one na drugi rok są no, jak nowe, można powiedzieć, nie? A tutaj jest nasz czosnek, harnaś, w którym stała woda około 2 miesiące. Już się zdawało, że z tego czosnku nic nie będzie, ale on wypuścił szczypiorek ponad wodę i to go uratowało, bo gdyby szczypiorku nie wypuścił, to on by tutaj wszystek wygnił, ale ten szczypior zaczął łapać powietrze i jakoś no, przetrwał. Teraz wygląda bardzo ładnie. On tutaj bujnął. Zaczął mi żółknąć dosyć mocno, ale to jest wszystko z mokra i zrobiłam tutaj oprysk z emów i tutaj widzę teraz od środka szczypior środkowy jest już zielony, bez oznak żółci. On tutaj jeszcze będzie na pewno żółknął. I tego już nie zmienię, choćbym nie wiem co robiła, bo tutaj jest cały czas mokro. Tam próbowałam osuszać haczką, hakałam, ale później popadało, spadło tutaj jeszcze 16 litrów wody i ta woda, 16 litrów deszczu i ta woda była tuż pod powierzchnią. I jak ja tu przyjechałam z tą haczką, mało tego, że zapadałam się butami, to to w ogóle nic nie dawało. Tutaj gdzie najmocniej i najdłużej ta woda stała, no to niestety nie ma ani czosnku, ani cebuli. Tutaj jest posadzona cebula szęsej i górką ona żyje, ale tam dalej niestety z tej cebuli nic raczej nie będzie. Zobaczymy, no jeszcze jak puści szczypior, to pozyskam sobie, a to resztę najprawdopodobniej tutaj stależujemy i będzie posadzona w późniejszym terminie kapusta, bo to nie ma sensu tutaj tego trzymać dla kilku cebulek. Zresztą ona stojąc w takim mokrze, to i tak będzie później prawdopodobnie gniła. Jedynie tylko na szybkie przesuszenie będzie się nadawać. No a ta tutaj wygląda nie najgorzej, tylko że zarasta.
zarasta z mokra. No i ziele nie pyta, ono rośnie. Wszystko będzie stało, wszystko będzie kipsiało, bo jest mokro, bo są warunki niekorzystne. A zielsku to, jak widzicie, nie przeszkadza. I tutaj po robocie tymi pazurkami dosyć fajnie to wygląda, bo ziemia się napowietrza, no i ona tutaj będzie obsychać, jak będzie słońce i wiatr, to ona będzie obsychała i tutaj za kilka dni znowu przyjdzie się, tym się przeruszy i jak będzie już na tyle obeschnięte, że będzie można lżej haczką robić, no to tutaj się haczką przehaka, żeby pomiędzy czoskiem zielsko wyhakać. Od razu uprzedzę ewentualne pytania, że mając tyle sprzętu, dlaczego robimy ręcznie? No niestety jest jeszcze za mokro, aby tutaj wjechać ciągnikiem. Zobaczcie, tutaj jeszcze nogi się zapadają i jak wjedzie ciągnik, to niestety wyrżnie takie kolejny, że i ten czosnek zmiażdży i wszystko, i to narobi tylko więcej szkód jak zysków. Dlatego trzeba tutaj no niestety robić ręcznie. Taka praca jest na roli, że warunki dostosowuje się do możliwości, właściwie możliwości dostosowuje się do danych warunków panujących w danym momencie. No i tak to wygląda, że teraz będziemy tutaj robić trochę ręcznie, a później jak już to na tyle obeschnie, no to na pewno ciągnikiem będzie się tutaj to obrabiało. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Nie najgorzej to wygląda. Jestem zadowolona. Podoba mi się to, mimo że jest mokro i zarasta, to bardzo mi się to podoba, bo perspektywy na przyszłość są obiecujące. Czosnek będzie, a to jest najważniejsze, że bo istniała taka możliwość, że nie będzie nic, a jednak coś będzie i to cieszy, że nie jest całkowita porażka, że jakoś na tej fali jeszcze człowiek się utrzymuje, nie jest poniżej kreski. No fajnie, fajnie, podoba mi się. No i tym oto właśnie podoba mi się, kończę i żegnam się, kochani, z wami. Do następnego.